Witajcie, z tej strony Odkrywca Adier, to jest właśnie kolejny materiał z serii War Thunder i tym razem rozegramy bitwę na 11.7 za pomocą japońskiego drzewka, tak więc niestety mam tylko jedyny pojazd na 11.7 i jest to właśnie Type 10, czy jako czołg podstawowy, ale później mam kolejne dwa pojazdy, które są na 11.0, Type 90 i Type 90B i do tego jeszcze dochodzi pilotka, czyli Toyota, Type 93 i jeszcze AH-1E. Czyli śmigłowiec szturmowy, tak więc tak to się prezentuje. No i co, rozpoczynamy naszą pierwszą batalię. Czerwona pustynia i takie ustawienie mapy. Aha, że wszyscy jadą tak na jeden, że jeden punkt. Dziwna sytuacja. Wezmę Type'a i zrobimy małą wycieczkę. Aż nawet tutaj bym pojechał, jeśli dam radę. Więc czeka na nas dość duży kawał drogi. Bardzo duży. Ale mam nadzieję, że będzie się opłacało. Nie, Abrams. Au. No to przez długi czas prawdopodobnie nie będę mógł oddać żadnego wystrzału, no chyba że śmigłowiec się nagle pojawi, jakieś K-50 albo K-52. Chyba nawet się pojawił, bo pilotka wystrzeliła rakietę. A widzę, że sojusznicy też jadą tędy. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. U nich dwóch kostków się nie zespiło. No, u nas jeden kostek się nie zespił. A, i ktoś już zginął? A, faktycznie, K50. To dobrze. Chyba to dobrze. Proszę, ta mapa jest tak duża i tak długo to zajmuje, aby tędy przejechać. W ogóle, czy ja coś tutaj widzę? Chyba nie. Wiecie, ja można tak troszeczkę grać tym Type'em 10, bo jak dobrze wiecie, mój Type 10 nie ma pancerza. On rzadko kiedy coś odbije. Zazwyczaj tak się kończy, że ja ginę na strzała, bo moja załoga jest tylko 3-osobowa, a łatwo zabić moją załogę. Zresztą niby jestem jako czołg podstawowy, jako czołg średni, ale gdzieś nawet usłyszałem, że jest klasyfikowany nawet jako czołg lekki, tym Type 10. Więc tak to wygląda sytuacja. Dobra, ja jestem już prawie na miejscu. BT-5. Naprawdę? Co my tutaj mamy? Wykrywamy.
Nic nie ma. Nic nie ma. Jak nic nie ma, to jadę dalej. Już nawet bym zjechał z tej górki, żebym się nie wywrócił, bo będzie klapa. Ma takie uszkodzenie w gąsienicy. Ale to bardzo dziwne, że nikogo nie widzę. Nikogo nawet na punkcie B, żeby ktoś siedział albo coś. Kompletnie tak pusto jest na tej mapie. Przecież pomijając to, że mapa jest ogromna. I Pawiek Timmy nie żyje. To jest w ogóle ciekawe. Dabaj, już jesteśmy coraz bliżej nawet ich punktu. Czekaj, co? Faktycznie jestem czołg? Tam się da wjechać? No nie, laser. Czołka 50 we mnie? I pierdzący samolot przy okazji. Bardzo ciekawą pozycję Kostek zajął. Tylko tak dalej. Wygrana jest blisko. Czy coś mnie namierza, ale nawet nie wiem co to jest. No i oczywiście, że w lufę dostałem. I w zamek działa przy okazji. Sprawdzić mapę. Kostku, tutaj jest czołg. No bo zabij go. A, fajnie, że pan ze bataliony we mnie strzelił. Niezbyt fajna to była informacja dla mnie. I ciekawe, że on był tak blisko. W ogóle dziwne, że ja i tak żyję. Drugi czołg, jaki spotkałem w tej bitwie.
I lekarz. Tylko tak dalej, a wygramy. M16. Okej. Musiał trochę za bardzo podjechać. I dostał od punktu A. No, wygramy przez przejęcie strefy. No i wygraliśmy właśnie przez przejęcie strefy. Więc ciekawe. Tylko jedno zabójstwo, no, ale wygrana poprzez właśnie przejęcie strefy. O, nawet 40 tysięcy dostałem. O, jak fajnie. I filtry zbadałem. Jakie fajne nowości. Dobra, no to skoro tak, to rozpoczynamy kolejną baterię. No, 94 graczy czeka na bitwę. I co? Gdzie jest bitwa? No, w końcu. Dobra, zobaczymy teraz, jak tutaj nam pójdzie. Opuszczona fabryka. Aha. Może ja pojadę gdzieś na punkt A tym razem, dla odmiany. Tylko troszkę mniej naboi tym razem. Jedziemy. Jeszcze zetka mi się zespiła przede mną, no fajnie. Dobra, no to mam nadzieję, że szybko zajmę pozycję, bo nie mają tych wyścigówek, czyli mianowicie rosyjskie pojazdy, czyli te 80-tki na przykład. Ale z tego co widzę, to zajmuje nam tylko... Proszę, się wygląda jasno. Jest, dostałem gościnicę. A było to ciekawe. No, to było bardzo ciekawe. Zobaczcie, jeszcze jeden rzut.
fajna, ja patrz tak poza tym. Mi przejechało. I dostałem od F-16, wow! Jeszcze chińskie F-16, z tego co widzę. Po flagach. Jest jeszcze ciekawie. I mam podwójne lasy, które już mi się nie podoba. Serio? Automatic, cholero jedna. I dlaczego we mnie znowu? I fajnie, że nie było na mnie wybuchu, tylko tak po prostu zginąłem, więc fajne te bugi są w tej grze. Zabija każdego za ten samolot. Nasze pilotki uczy się reagować na coś, co jest bardzo niebezpieczne, to nie wiem co robią. Kapelka z pana ulicą. I... Awał. Awał. Podwójna awał dosłownie. I troszkę ich więcej było tam niż się spodziewałem. A oni się respią, nasi wychodzą. A 2S38... stoi. Co za pech w tej bitwie? Aby się teraz mi głaskał. Wow. Od razu dosyć zamek. Pięknie. Atakować.
zaś będzie w ogóle w powietrzu? I co, coś się w ogóle pojawiło? I będę tak stał i nic nie robił z tego, co widzę. Moje sojusznicy cały czas wyspią się w samolotach, ale wrogowie już nie za bardzo. A ten wybuch to co to był? Nic się nie udało. Tylko uszkodziłem jeszcze na końcu. I koniec bitwy. I minus 2000. No nic. Słabo. No to co? Ostatnia bitwa. Zobaczymy, jak pójdzie nam ostatnia właśnie bitwa. A to tak się prezentuje, że mamy forsowanie Renu. Okej. I wiecie co? Ja zespię się gdzieś może po tej stronie.
Albo nawet bym użył śmigłowiec. O, użyjmy sobie śmigłowiec i zobaczymy, co tam się stanie. Więc dobra, startujemy. Czyli w pierwszej kolejności zaraz spotkamy pierwszy spawn wroga. Już nawet pierwszy czołg zginął i to był pan ze batalionem. Ciekawe, czy zaraz mnie jakaś pelotka przywita. To nie dobre pytanie. Wrogowie przejęli strefę. Ale to pewnie zaraz to się okaże. A, taka jest zginął od artylerii. A to. Ciekawe. Ta moja amunicja w ogóle nie działa z tego działka, z tego co widzę. Mogę użyć już rakietę. Kiedy trochę? Co? Czy ja właśnie widziałem tygrysa? Tak, mogę użyć jednak w pierwszej kolejności rakiety. Czyli faktycznie mój kolega ma rację, że i te działka kompletnie nie działają. W ogóle nie mają obrażeń. Chciałem właśnie zaoszczędzić rakiety na tym, żeby nie niszczyć fragada. Skoro mam tak ładnie go na tacy. Lepiej dać się jednak, żeby lepiej było zużyć te rakiety. Może by nawet lepiej skończył na tym. Jeszcze słyszałem dźwięki z każdej strony, już nie wiem co myśleć o tym. I się rozwaliło ma amunicję i co? Nawet nie wybuchł w magiczny sposób. A, i Leopard 2 PS z przodu wjechał. A, bo moje sojusznicy już nie żyją. Po tej stronie. No to słabo. Dwa zabójstwa. No tak, na tym Leopardzie i na tym Fragradzie. Ale dobra, pelotka zdjęta. Więc chyba powietrze jest bezpieczne dla moich sojuszników, ale to się jeszcze okaże, czy znowu coś się zespiło. Albo ten sam gracz. To ciekawe. Jezu, ile tam was jest, cały team. Tak dalej, a wygrany. Boże, jedyny swarm niemiecki. Niemiecki swarm. O, i sojusznik wjechał na plecy. Niemiecki swarm. Wait.
nowe hamulce. Mapa Call of Duty, dosłownie. Czerwona? Amunicja? A, i znowu mam tylko Toyota. Jest spada kreatur, więc nie wiem, czy ja coś zepnę w tej bitwie. No, dlatego Niemcy, Wielka Brytania i Szwecja. To, co wcześniej ja widziałem, czyli tylko za 2H, to też było dość interesujące. Jeszcze trochę i zwyciężymy. Okej. Rozbił się, bo tak. Ja się tak zastanawiam, czy wrogowie będą mieli samolot w jakimś powietrzu. Przyjąłem strefę, więc fajnie. A patrz, też po prostu się rozbił. Okej. No i dobra. Zarobiłem? Chyba nie. Nie? Na minusie. No nic. No dobra, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek, także trzymajcie się i do następnego, także do zobaczenia. Cześć.